Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w ostatniej sesji, aka ostatnim odcinku Zagrajmy w Sly 1 albo Sly Cooper and Divius Raccoonus lub po prostu Sly Raccoon. Poprzednim razem stoczyliśmy walkę z Panda Kingiem w Fire in the Sky, po prostu w świecie pod nazwą Fire in the Sky. I szczerze powiedziawszy, udało mi się nadrobić te butelki z pierwszego poziomu, tak jak widzieliście przed jakby samym tym odcinkiem. Ale jakoś z jakiegoś powodu nie mogłem wpisać kodu, nie wiem czemu, nie wiem co było tego powodem. Prawdopodobnie wydaje mi się, że konfrontacja z Clockworkiem, aka naszym ostatnim bossem, będzie odpowiedzią na moje pytanie. Tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużenia lecimy z Coxem, bo nie ma czasu do stracenia, jak to mawiają. Tak więc, let's do it. Aha, i nie ma kamerki dlatego, że nie wiem, coś mi się znowu spierdziczyło, więc już poprowadzimy tę serię bez kamerki do końca, bo to już i tak ostatni odcinek jest. Dobra, let's go. Okay, partner, this is... We were on our way to the Krakarov volcano in Russia. While looking over what little information I had on the final member of the Fiendish Five, I began to notice something. In the four parts of the Thievius Raccoonus recovered so far, several of the pictures depict a shadowy owl-like figure, which looks very similar to the police images of the mysterious clockwork. Is this a strange coincidence, or is there something I'm missing? Clockwork's fortress is blocked. Do me a favor and shoot out that lock for me, would you, pal? Whoa! Check out all those mines. Think you can blow them away and clear a safe path for us? Tak, a nazwa tego to rozdziału to The Cold Heart of Hate, czyli zimne serce nienawiści, coś takiego. No, tak chyba na polskie myślę, że byłoby dobre tłumaczenie, aczkolwiek jeżeli źle coś przetłumaczę, to tutaj będzie poprawione tłumaczenie. Bardzo w sumie cenię w tym świecie chociażby soundtrack, jak i to, jak on w ogóle wygląda, bo to mi się wydaje, że jest jeden z mroczniejszych światów z całej gry. Serio, odnoszę wrażenie, że nie ma drugiego takiego mroczniejszego świata jak The Cold Heart of Hate, albo po prostu rozdziału. I trochę denerwuje mnie to, że ciągle Bentley i Murray wpierdziczają mi się w słowa, bo chcę tutaj coś powiedzieć, a tak na dobrą sprawę muszę za każdym razem przerywać. Więc po prostu w dużym skrócie, jeżeli chodzi o naszego Clockworka. Clockwork jest to mechaniczna sowa, która w sumie od początku, kiedy jeszcze przodkowie Sly'a żyli, to śledziła praktycznie, albo śledził, bo to jest on w sumie, każdy ruch potomków Sly'a. No i w sumie teraz, jako że został nam tutaj Sly, w sensie potomków Coopera. Cooperów, Jezus Maria, bo chodzi o to, że Sly miał tych swoich potomków i tak dalej, no i Clockwork w zasadzie ich śledził każdy ich ruch. Co wiadomo, skutkowało chociażby tym, że później, no, oni jakby w pewien sposób mogli wyginąć. Bo prawdopodobnie Clockwork jest powiązany z śmiercią potomków Sly'a. No i teraz na wieść o tym, że Sly żyje jako jeden z tych właśnie potomków i tutaj będziemy robić Barney Crabber. Would have been easy to get at them if Murray hadn't thrashed our new turret. Yeah, won't be a problem. I can hack the computer's connection coupling so they'll fall to the ground. Then Murray will have to run over them with the van. Okay. And Murray, remember to use our new battering ram by hitting the square button if anyone tries to keep you from those computers. No, więc teraz będziemy musieli zbierać te komputerki i przed tymi glutami, więc całkiem spoko minigierka, nie powiem, że nie. No, ale wracając, no i właśnie chodzi o tym wszystkim, to to, że
No, potomkowie Sly'a wyginęli prawdopodobnie przez Clockwerka, bo on maczał w tym wszystkim palce. Taka jest prawda, nie ukrywajmy tego. I teraz, no, będziemy mieli idealny powód do zemszczenia się nad nim. No i przy okazji, z tego co słyszałem, jest to dosyć prosta minigierka, aczkolwiek ja prawdopodobnie ją zwalę z bardzo prostego powodu. Otóż nie za bardzo, nie wiem tutaj za bardzo jak atakować tych glutów. Poza tym, że wjeżdżam w nich i w sumie to tyle. A komputerów mam mniej niż ich jest samych tutaj. Palcie gumę. Przepraszam najmocniej, ale palcie gumę, bo zależy mi na komputerkach. Wydaje mi się, że tutaj trochę przesiedzimy, bo jednak no ciężko jest zabijać ich i przy okazji niszczyć te komputerki. No właśnie. You'll never get to them all at this rate. Remember, use the battering ram to knock the fire slugs back into the lava. Dobra, ja też dałem dupy, bo nie atakowałem tym kwadratem, a przecież ten kwadrat ich tak tam wywala w powietrze, że to jest hit. Ajajajajajajaj. Czemu ja o tym zapomniałem? To jest w ogóle śmieszne. Zapomniałem o tak naprawdę podstawowej czynności tego poziomu, jaką jest kwadratowanie, tak, atakowanie kwadratem. Jezus Maria, co ja jeszcze głupiego dzisiaj wymyślę? Serio, coś mi się tak cholernie dzisiaj język plącze. Widzicie, ja mam dni, gdzie po prostu język mi się nie plącze, gdzie można by powiedzieć nawet nie bełkocze, tylko po prostu mówię normalnie. A czasami jest tak po prostu, że dosłownie taki bełkot atakuje mój język. Nie wiem od czego to jest, szczerze. W każdym razie jest to całkiem spoko minigierka, całkiem spoko zadarko. A soundtrack ogólnie w tym świecie, jak i w tym poziomie, w tej sekcji jest naprawdę spoko. Zresztą posłuchajcie sobie sami, bo ja tak ciągle gadam i gadam. Murray, now we have enough data to open the security doors. Just past them is the control room to Clockwork's Death Ray Tower. I think it's time for some Cooper thieving and sabotage. Don't you think, Sly? No, a teraz czas na A Daring Rescue. Careful, Sly! Those tiles are booby-trapped! You better get out of there! Hold on. That's Carmelita. She looks trapped. Serves that cop right. She's been dogging us from the start. It's just a misunderstanding. We've got to free her. Are you crazy, Sly? Clockwork probably stuck her there to trap you. But if I don't do anything, Carmelita's doomed. Besides, stealing just won't be any fun without her. Sly, your ridiculous raccoon logic sends shivers up my shell. But if you're determined to go through with this, that barrel will undoubtedly help, though I have no idea how you'll get up there. Dude, a spire jump here, a rail slide there. I've done this a million times. No dobra, więc w dużym skrócie, zadanie jest teraz takie, żebyśmy uratowali Carmelitę, ponieważ jak widzicie, Carmelita została schwytana. Ale chyba nie w tę stronę miałem iść. Tak, swoją drogą mam 23 życia, dlatego że... Tak, swoją drogą mam 22 życia, dlatego że troszeczkę sobie żyć upgrade'owałem poza nagrywaniem. Bo stwierdziłem, że na ostatniego bossa lepiej być o wiele lepiej przygotowanym, więc można by powiedzieć, że te 22 życia to jest maksymalna ilość, ile zdobyłem w tym let's play'u. Więc no, całkiem fajnie, nie powiem, że nie. I teraz muszę tam właśnie dolecieć. No, ale oczywiście... Teraz była reakcja ze strony Bentley'ego, że Sly jest szalony, no i w sumie utopiłem się w lawie jak ostatni ziomek. Poziomek, jak ostatni debil. No i Bentley oczywiście opierniczył Sly'a, że jest to bardzo głupie podejście, bo w sumie Carmelita przecież chce ich schwytać od początku tej gry. No ale dla Sly'a to jest sprawa honorowa, więc ponieważ dla Sly'a jest to sprawa honorowa, no to
nie można tego zignorować, że tak powiem. I tutaj faktycznie miałem podejść. Fuck this shit. Czemu ja tego na początku nie ogarnąłem? Czemu ja tego nie widziałem? Zacznijmy od tego. Może jakieś żyćka się tutaj nadrobi, czemu by nie? Ale to już była mega hamuwa, tak na dobrą sprawę. To już była mega hamuwa. Ze strony tego czegoś. Sly Cooper! I should have known you were behind this. You got me wrong, Miss Fox. I'm here to rescue you. You sentimental fool. Empathy has always been the downfall of the Cooper clan. I knew this was a trap! Looks like I'm going to have to do some fast and furious hacking to shut down that gas before Sly's brain is turned to cheese! No więc teraz zaczynamy Bentley's Come Truth, czyli po prostu minigierkę Bentleya. Okay, I use the left analog stick to steer and the right analog stick to unleash my hacker code. Those green data packets need to be destroyed if I'm gonna get at the yellow. Musimy zebrać 13 tych kwadratów. I przy okazji uderzając o te zielone te, to tracimy te pancerz. Ale Bentley był nam w stanie tutaj to wyjaśnić. Oj, mechaniczny clockwork. Siema, siema, gościu. Bądźmy sobie szczerzy, ja to pewnie będę i tak powtarzał, ponieważ ja tutaj się nie ukrywamy w chamski sposób wale. No sami widzicie, kurde, nie potrafię kontrolować trochę tego Bentleya. Ogólnie to jest pierwsza taka sekcja Bentleya, gdzie gramy Bentleyem. Bo nie ukrywajmy, ale... zawsze to graliśmy albo Slime, albo Mareyem. Aczkolwiek z tego co się orientuje, to Slime 2 zmienia troszeczkę granie jakby tymi postaciami, że jednak będzie można grać więcej niż Slime'em i Mareyem, bo będzie można tam grać jeszcze Bentleyem i tak dalej. I to w sensie więcej Bentleyem będzie można grać. Dobra, 13 żyć mam wciąż. Ej, ale życia nie straciłem, o kurde ty. Co to ma być? Kurde. A jak grałem Bentleyem, znaczy twój, jak grałem Mareyem, to straciłem życia. A, i te czerwone bumerangi nas instakillują. No patrzcie, cały czas mam 13 żyć. Pechowa liczba, kurde. Ale raz zapomniałem, no to traci Bentley, a nie ten. A nie Sly, żyćka. Uwaga na czerwone bumerangi, bo jak widzicie, one was insta-killują. Czyli mają cię na hita. Jeszcze tylko 10 tych żółtych cosiów. Więc w sumie, skoro mamy tutaj taką... A, bo wiecie co, najpierw nie. Zanim ja zacznę jakiś temat poboczny, no to może posłuchajcie sobie tej muzyki, która leci w tle, bo jest fantastico. No, więc co do tego, co chciałem powiedzieć tutaj, to, że no zbliżamy się tak naprawdę do końca już gierki, no bo to jak widzicie już ostatnie rozdziały są. W zasadzie to już ostatni świat jest. O, szybko, dwa naraz. Yes! No nie, kurde, na samym końcu zdymałem. Dobra, mamy to. 13 na 13. Yes! I'm the best! No code can stand before me! A daring rescue. Sly, I was wrong about you. Break me out of this force field by smashing its base, and I'll make it up to you somehow.
No dobra, no to lecimy za Carmelitą. Zobaczmy, gdzie ona nas poprowadzi. A temporary truce. 80%. Wow. I don't get it, Cooper. I've hunted you for years, tried to throw you behind bars, but when you get a chance to leave me in a cage, you set me free. Why? Carmelita, we may be on opposite sides of the law, but you're not my enemy. Now, the homicidal robotic owl that built this death ray and nearly gassed us to death? That guy's on my list. I see your point. All right. Until Clockwork and his evil schemes are destroyed, I suggest we work together. Together at last. Wait, I need that cane. It's been in my family for generations. Don't worry, Ringtail. I'll cover you while you get it back. If you can, make your way to the top of the death ray. I stashed my jetpack there before Clockwork nabbed me. Now that we're a team at all, I'd hate to leave your side. Hold on. This truce is only temporary. Once we beat Clockwork, I'm coming after you. Really? Well, maybe I'll give you a 10-second head start. Więc po prostu musimy unicestwić teraz do Death Raya, żeby ten... Żeby troszeczkę to wszystko było sparaliżowane, ponieważ ten cały robot wielki to jest The Death Ray. 12 żyć, dobra. I teraz gramy Carmelitą Fox i będziemy musieli teraz ratować Sly'a przed tymi całymi ziomeczkami, tymi glutami. Fuck, nie udało mi się. Ponieważ jak widzicie, ten Clockwork zajmował naszą laskę, która jest na samej górze teraz, więc trzeba doprowadzić do końca towarzystwo. Ja już tutaj zacznę strzelać w razie co. Sly jest dosyć szybki, to jest też troszeczkę minus, bo ci wrogowie też szybciej zaczynają reagować i to trochę idzie na niekorzyść tego poziomu. A jest on, nie ukrywajmy, troszeczkę denerwujący. Dobra, odleciał Clockwork. W sumie to może nie jest Clockwork, a bardziej jego hybryda jakaś. Albo robot stylizowany na Clockworka w sumie. A, dobra, musimy teraz Sly'owi drogę odblokować. No kurde, co jest? Na samym końcu praktycznie. 10 żyć, a miałem ich 22, tak przypomnę tylko. Ta, to są też również powody tego, że ja w Sly'a kiedyś w ogóle praktycznie nie grałem. No tam rzadko kiedy grałem w Sly'a jedynkę, więc tym bardziej mamy, powiedzmy, co mamy. Że tak do dupy gram. Chociaż fakt faktem, mógłbym trochę poćwiczyć przed let's playem z tej gierki, ale wolę to robić na żywca, jakoś jest ciekawiej wtedy. Przynajmniej wy możecie się pośmiać z moich beznadziejnych faili czy coś. Dawaj do góry, ziomek. Dobra, jest gitara. Dawaj, czekaj, Sly. Juuu! Dobra, jest, mamy to. W końcu zaliczone. Sinking Peril. 81%. Where's Carmelita's jetpack? Right where she said it would be. The magnetronic support field for the death ray got destroyed as you were making a run for your cane. You'd better hurry, this whole thing is about to fall apart. I'm on it. No, czyli po prostu musimy unicestwić The Death Raya, czyli ten, tego robota, na którym jest Clockwork. No i tutaj mamy cutscenkę, po której w sumie... It's sinking fast! Climb!
Climb, Sly, climb! A i teraz musimy jak najszybciej lecieć, dlatego że to wszystko się zatapia, co nie? Dobrze. O, widzę. Tylko moje zasadnicze pytanie jest następujące. Jak ja mam się tam dostać, skoro mnie zaraz prąd będzie raził? Trochę nie kumam koncepcji. A, dobra, chyba że mam czekać, okej. No to czekać to ja mogę chwilę. Byleby to nie była dłuższa chwila, no bo wtedy trochę przesrane będzie. Ale opłacało się troszeczkę grindować życia, wiecie? Bo innymi słowy, mógłbym mieć zdziepko przesrane. Bo 5 żyć, no to praktycznie straciłbym w mgnieniu oka. A tak to mamy trochę ich więcej i zawsze jestem zabezpieczony pod tym względem. Dobra. Koniec bełkotu, teraz czas się skupić. Dobra. Coś się udało. No kurde, no weźcie. No co jest? Dobra, teraz jest gitara. O, o to chodziło. Idźmy dalej, w końcu, nareszcie. Ja pierdzielę, bo dosłownie można nerwicy dostać z tego, co tam było. Uwierzcie mi. Dobra, i co teraz? O, tędy lecimy. Uwaga. Okej. Dalej, teraz trzeba będzie skakać po tym, widzę. Dokładnie. Dobra, dobra, idzie wszystko w porządku. Sorry za taki biedny komentarz, ale naprawdę staram się tu skupić. O Jezu, teraz ta sekcja. No dawajcie, szybko. Dobra, poszło nawet spoko. No, odpalaj. No. Gdzie teraz? Ty no serio, gdzie teraz? O, dobra. Okay, that jetpack is easy to fly. Use the left analog stick to aim and steer and press the square button to fire its rockets. Sly! Behind you! Sly Cooper. You have escaped my gas chamber and destroyed my death ray. Remarkable. You Coopers always find a way to beat me. Always? So that was you in the background of all those old pictures in the Thebeus Raccoonus. How old are you? Perfection has no age. What? You're immortal? Revenge is the prime ingredient in the fountain of youth. I've kept myself alive for hundreds of years with a steady diet of jealousy and hate. Awaiting a day when I would finally eclipse your family's thieving reputation. Sly! My missiles don't hurt him, but seem to create holes in his armor. Shoot into the gaps I create! No dobra, więc czas oto na konfrontację z Clockworkiem. No i cóż, sprawa wygląda następująco, że Clockwork tak na dobrą sprawę był odpowiedzialny za jakieś tam fejle w... w stronach Sly'a, czyli w sensie, jeżeli chodzi o przodków Sly'a. No i on w zasadzie chce być tym najlepszym z najlepszych. Wiecie, on jakby walczy o tytuł najlepszego złodzieja. Więc jest teraz zazdrosny o to, że Sly jakby jest tym jednym z większych i... no jako, że on jest mechaniczną sową, no to no ciężko będzie tutaj... mówić o jakimkolwiek złodziejstwie, no bo kurde jest on na tyle ogromny, że on by mógł wszystko w drobny pył zmieść.
No i teraz oczywiście on chce się za karę pozbyć Sly'a, no bo skoro pozbył się tamtych jego przodków, no to sami wiecie, jak to wygląda. Jak widzicie, jakby sama ta konfrontacja wygląda następująco, że po prostu mamy tutaj małe podpowiedzi, gdzie go mamy atakować. Coś a la walka z Crunchem w The Wrath of Cortex, jak mieliśmy maskę Lolo, czyli maskę wiatru. Tam też było coś takiego, że sterowcem atakowaliśmy w odpowiednie punkty i HP zlatywało w dół. No i to działa na takiej samej zasadzie. A teraz posłuchajmy sobie muzyki, bo jest epicka. My intellect is refined. My experience is greater. You're the weakest Cooper I've yet encountered. No dałem trochę dupy i nie zdziwię się, jak właśnie będę miał game overa. Z drugiej strony w sumie nawet chciałbym mieć tego game overa, bo jednak miałbym pełne życie na walkę z Clockworkiem, a wiem, że nie dam rady. I taka jest prawda. You're the weakest Cooper I've yet encountered. My skills are superior. You're the weakest Cooper I've yet encountered. No to było zbyt proste, nie ukrywajmy. To jeszcze nie koniec. Sly? You got him! Wow, that's one tough owl. I don't get it. You're so familiar with my family. You must have known my father had a son. If you hated the Cooper so much, why did you let me live when you stole the Thievius Raccoonus? Because I wanted to show the world that without your precious book, the Cooper line was nothing. Ah, well, there's where you're wrong. The Thievius Raccoonus doesn't create great thieves. It takes great thieves to create the Thievius Raccoonus. Enough, Sly Cooper. It ends here. I will finish you like I finished your father. Then the Cooper line will be erased and the only master thief will be Clockwork. Ta, ty jesteś masterem. Ciekawe czego. A i podejrzewam, że przez te kółko trzeba było przeskoczyć, jakoś przejechać, znaczy przelecieć. Tfu. No dobra, no to trzeba będzie w takim razie jeszcze raz to zrobić. No trudno się mówi, jak to mawiają. No, chodźcie klepać, frajerze. You can't dodge me forever. Dobra. Pięknie. I jeszcze raz, naparzamy. Dobra, celujmy. Żeby nie... Właśnie nie było czegoś takiego. Bo nie chcemy, kurde, zginąć. Już połowę HP ma. Da, w łeb. W łeb jak sklep. Dawaj. Dobra, druga faza jest pokonana. Clockworka. Now's your only chance, Sly. You've got to get to his head and destroy it before his auto reconstructs. I am. I teraz widzę, że ostatnia faza jest. No ja pierdzielę. Najgorzej, zginąłem w... Na ostatniej fazie zginąłem prawdopodobnie. Jezus Maria. Dobra, mamy złotą podkowę. Druga faza jest pokonana, no, dosłownie perfekcyjnie. Godzinę na nagraniu mamy, więc zobaczcie, ile ja będę miał montażu tego. Ale to jeszcze jest nic.
teraz już mamy ostatnią fazę prawdopodobnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest ostatnia faza. Mogę się oczywiście mylić, aczkolwiek nie obchodzi mnie to. Ważne, żebyśmy dali radę teraz. Dajemy radę. Nie poddajemy się. Dobra, okej. Tutaj uwaga. Okej. I jedziemy na... Fuck! Co on zrobił? Dobra, w dupie z tym. Lecimy, napieprzamy w niego, napieprzamy, napieprzamy. Kurde! Yes! Yes! It took some tricky maneuvering, but I managed to snatch that last piece of the Thievius Raccoonus from Clockwork's claw. I had taken down each member of the Fiendish Five. Raleigh, Mugshot, Ms. Ruby, the Panda King, and finally Clockwork. I'd beaten them all one by one and reclaimed my birthright. Of course, there was no way I could have gotten here without the help of my pals. I know this hasn't been easy for them, but they stuck with me through it all. Murray, boy, it took a lot of guts for him to get out in the field with me. I know he was scared, but he's got more heart than anyone I've ever known. Thank goodness for Bentley. Without his expertise, I'd have never found my way off that rooftop in Paris. A guy couldn't ask for a better gang of friends. Who could ever forget the lovely Carmelita? Looks like we're not going to be friends anymore. Now that Clockwork's death ray is out of commission, we're back to playing cops and robbers. I thought for sure she was going to slap the handcuffs on me right then and there. But instead, she was true to her word and gave me that 10-second head start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. One. Dobrze. I felt bad leaving her stranded on that giant rock, but I knew it wouldn't be long before we'd see each other again. Dobrze, moi drodzy, mamy to. Mamy to. Skończyliśmy Sly 1 na PlayStation 2. Oryginalnie, ale tak naprawdę z kolekcji HD na PlayStation 3. Ja pierdzielę, o mój Boże. To była dobra gierka, naprawdę. To była wspaniała gierka. Bardzo mi się przyjemnie prowadziło tę serię. Bardzo mi się przyjemnie grało. Powiem nawet więcej. Mimo, że ostatni boss z pozoru wydaje się łatwy, bo jest łatwy, no nie ukrywajmy, teraz gdybym miał znowu z nim zawalczyć, to myślę, że całość już bym znał na pamięć, kompletnie cały schemat walki. Ale miejcie też to na uwadze, że ja w Sly'a praktycznie serię bardzo mało grałem, więc tak na dobrą sprawę to można by powiedzieć, że to było takie przejście oficjalne na ślepo Sly'a 1. Więc to jest i tak jak dla mnie dosyć spory wyczyn, bo niektórzy mogliby się poddać. No ale dobra. Clockwork jako ostatni boss jest, cóż, no, wydaje mi się, że dosyć łatwym bossem. No, mimo że ja tam failowałem, to jednak, mówię, bierzcie pod uwagę to, że ja mało w Sly'a grałem, więc prawdopodobnie takie, a nie inne efekty mogą być przez to. I sorry za wiatrak w tle, ale no niestety, muszę jakoś się schłodzić. Sucker Punch, bo Sucker Punch oryginalnie to są oryginalni twórcy, bo tam wiadomo... Sanzaru później był odpowiedzialny za kolekcję HD oraz za czwórkę. Wykonało kawał dobrej roboty, aczkolwiek muszę przyznać tutaj wszem i wobec... Oj, napisy się kończą. Tja, napisy się skończyły. No, to tylko pokazuje, że Clockwork powróci. Murray jest przerażony. I tyle? A, nie, dobra, to była początkowa cutscenka. Przepraszam najmocniej, nie ogarnąłem petardy. Dopóki małego Sly'a nie zobaczyłem, to... Okej, wygląda to jak to wygląda. Ale dobra, kończąc już moją myśl.
No i jako boss ostatni, no cóż, no całkiem spoko był. Nie mogę tego powiedzieć, że nie. Odnośnie samego endingu, to jak mogliście zauważyć, Sly pocałował Carmelitę i ona dała mu 10 sekund czy tam 15 na ucieczkę, więc udało im się tam uciec. Więc to jest oczywiście jak najbardziej plus. No i co? Jeżeli chodzi o sam jakby finał gry, co ja mogę powiedzieć? Tak, moja oficjalna opinia przed zakończeniem filmiku. Więc Sly 1. Jest to dobra gra. Nie mogę powiedzieć, że jest to najlepsza gra, bo lepsza od tej gry jest 2 i definitywnie 4. Ma fajną fabułę. Level design jest tutaj świetny. Muzyka jak najbardziej na plus. Ale z minusów. Kontrola Sly'em jest dosyć ciężka, bo nie zawsze on reaguje na komendy. Przede wszystkim steruje się go czasami jak czołgiem. I dwa, a raczej trzy i najgorsze, to to, że system żyć, jak i podków jest tutaj co najmniej do dupy. Bo okej, rozumiem, że mamy te podkowy, które ci tam dają dwa obrażenia więcej lub jedno obrażenie więcej. Ale bez przesady, żeby wszyscy mieli cię na hita. Więc w ocenie końcowej ja tej gierce wystawiam ocenę 7,5 na 10, bo na taką ocenę według mnie zasługuje. Może jeszcze zrobię jakiś materiał dodatkowy odnośnie tego sejfu ostatniego, bo coś nie chciał mi się wczytać on, więc być może wrócimy sobie tam i zobaczymy, czy Bentley w końcu zmienił zdanie na temat otworzenia tego sejfu, bo mówił, że niby kodu nie ma. A co do czasówek, no planowałem je pierwotnie robić, ale powiem wam szczerze, że pokażę wam tylko jedną czasówkę, jaką udało mi się nagrać, bo naprawdę czasówki w tej gierce są dosyć trudne, a ja szczerze powiedziawszy nie chcę już tutaj za bardzo tracić czasu. Chyba że możemy się umówić, że czasówki to będzie taka już poboczna rzecz, niezwiązana z główną serią, bo tak na dobrą sprawę serię jako w sobie już skończyliśmy, a to może być jako takie coś dodatkowego, które może pojawić się tam w innym momencie. Kiedy ja jakby zapragnę to zrobić. Możemy się tak umówić, moi drodzy? Mam nadzieję, że tak. Tymczasem, dziękuję za oglądanie tego let's playa. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Mam nadzieję, że sposób ciekawy, jaki informatywny był on prowadzony. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Nowe osoby, które mnie jeszcze nie subskrybują, po więcej, bo być może jeszcze w tym roku Sly'a 2 sobie zrobimy, ale nie obiecuję. Zachęcam do wbicia na grupy na Facebooku oraz na Discordzie. Linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale. To jest druga seria z 4, która została ukończona. Czas jeszcze skończyć Harry'ego Pottera i inne serie. Trzymajcie się, cześć i pa pa! It was a challenge, but this vault's combination has got to be 667. Amazing! Colonel Reed Cooper's Time Stopper technique. Press the triangle button and execute a flashbang that will stun all guards in the world for a few seconds. I can see how this might be useful and entertaining too. At long last, the Thievius Raccoonus restored to its original state. The first time I held the whole thing under my arm since I was 8 years old. The same weight that all my ancestors had felt beneath their arms as they had passed it on. Although, while other family members may have been great thieves, they all inherited the book. I got a chance to earn it. I had taken down the Fiendish Five, having used the moves my ancestors taught me, and become a master thief along the way. The time had come for me to chronicle my own adventures into the great book. This is gonna be fun.